Ze względu, że znajdujemy się w Zagłębiu Kapuścianym, na kolekcji u Pana Kamila Dzika zostały posadzone też odmiany kapusty z portfolio firmy Syngenta. Na tym polu znajduje się pięć odmian. Ze względu na narastające problemy z kiłą kapusty prezentujemy na tej kolekcji odmianę Kilaplon. Jest to odmiana dedykowana typowo do przetwórstwa, o około 130-dniowym okresie wegetacji. Cechą tej odmiany, tak jak wspomniałem na samym początku, jest odporność tej odmiany na kiłę kapusty. Kolejną odmianą, którą chciałbym zaprezentować na tym poletku, jest odmiana Sokrates. Jest to już standard w wielu gospodarstwach na tym rejonie od ładnych kilku lat. Sokrates jest odmianą dedykowaną również w celach typowo przetwórczych. Jest odmianą, którą rolnicy mogą przetwarzać po paru miesiącach od momentu włożenia jej do magazynu. Daje doskonałej jakości i smaku surowiec dla przetwórstwa, doskonałej jakości krajankę. Prezentujemy na tej kolekcji też odmianę profesor. Jest to e, odmiana uzupełniająca e, takie odmiany jak agresor oraz sukcesor. Profesor jest odmianą około 135-dniowym okresie wegetacji. Jest również dedykowana typowo dla przetwórstwa. Możemy ją przetrzymywać w magazynie po zbiorze do lutego, nawet marca. Także jest to odmiana, która daje bardzo duży plon, czego to pole jest doskonałym przykładem. W tym roku firma Syngenta swoje portfolio kapuściane poszerzyła o dwie nowe odmiany odmianę Kepler i odmianę Marconi. Obie te odmiany znajdują się na tym polu. Są to odmiany dedykowane na potrzeby świeżego rynku, co odróżnia te odmiany od siebie. Kepler potrafi stworzyć nieco większą główkę niż, niż Markoni. Obydwie te odmiany przechowują się bardzo długo. Tutaj w warunkach chłodni mowa jest o takich miesiącach jak maj, niekiedy nawet czerwiec. Obydwie te odmiany wyróżniają się bardzo dużą tolerancją na wciornastka. Także chętnie zapraszamy do zapoznania się z nowymi odmianami z portfolio firmy Syngenta, ale proszę też nie zapominać o standardach.